Siemaneczko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrania z gry Prince of Persia, a książę właśnie otrzepuje sobie spodnie, oczywiście Prince of Persia The Sands of Time. Dobra, śmigamy z miejsca, w którym go skończyliśmy, wszystko jest nagrywane jednym rzutem do tej pory. Piąty odcinek pod rząd już leci, tak mi się wydaje, albo szósty? Nie jestem pewien. W każdym razie jesteśmy blisko zdobycia nowej broni, nowej szabelki, zastąpienia naszego standardowego miecza, który jednak, no cóż, poza faktem, że będzie mógł rozbijać ściany, to jakoś odczuwalnej różnicy w użytkowaniu tego ostrza nie będzie. Ale co zrobić? No to nie RPG, żeby wprowadzać tutaj statystyki i jakieś porównania czy coś takiego. Be careful. Co, że mam iść do Carrefoura czy co? Nieważne. Okej, okay, do szabelki. Dobra, szabelka już jest widoczna, jest na tamtym małym jakby, nie wiem, zamkniętym pomieszczeniu naprzeciwko nas teraz. Jednak wpierw musimy tam doskoczyć. Coś jeszcze? Tam nie przeskoczę, prawda? Czekajcie, obrót kamery. Czy tam coś może być? Nie, nic tam nie ma. Dobra. Serio, jeszcze prez spadłem? Come on! Tak się nie godzi. Okej, dobra. Piaseczek naładowany. Portal piasku zamknięty, czy jakby tego tam inaczej nie nazwać. Dziwnie. I mamy nową szabelkę. Hell yeah! Tyryryry. Zdobyto Master Sworda. Okej. Ten miecz wygląda bardziej spoko od poprzedniego. I zawsze jest ta sama animacja, jak książę bawi się nowym ostrzem. Spoko. Najwidoczniej mu pasuje. Okej, i teraz tak, nasza nowa szabelka ma super zdolność, mianowicie potrafi niszczyć napęknięte rzeczy. A dobra, po prostu kombosem. Przechodzimy dalej. Na przykład tutaj. O, proszę. Idealnie. Tak, nowy patent na ukrywanie pokojów z zdrowiem. Niszczenie ścian. Teraz będzie jeszcze łatwiej znaleźć, znaczy trudniej. Żeby nie było, za to jest oczywiście trofeum za znalezienie wszystkich. Ja grając po raz pierwszy, teraz jak pobrałem grę na PS4, PS3 oczywiście, to opuściłem jedno i nawet nie wiem gdzie. Jestem ciekawy, czy teraz mi się uda je znaleźć. Okej, więcej zdrówka dla nas. Nasz pasek zdrowia jest naprawdę już jebitnie długi, a jeszcze chyba z 2-3 upgrade'y mamy przed sobą, tak mi się wydaje. Niedługo sięgnie do połowy mojego ekranu. No dobra, spoko. No i teraz mamy siłę, by przejść dalej. Możemy zniszczyć tą ścianę. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to, że książę ma inną szablę, wpływa na to, że on teraz może niszczyć ściany. Ale niech będzie. Tak jest, okazuje się, że ten pałac był zbudowany na ruinach jeszcze starszego pałacu. I tamten pałac też był budowany pod oczywiście młodych parkurowców. I dźwignie, bo jakby inaczej. Dźwignie muszą być. Tak, jeśli od czasu do czasu chrypnę albo zakaszlnę, to wybaczcie mi, ja jestem świeżo po chorobie. Fara wypierdala mi z drogi, proszę cię. NPC, no kurwa, no. A! Utknąłem! Dobra, okej. Okay. Close enough. No. Tak, jeśli od czasu do czasu chrypnę albo zakaszlę, to jeszcze wybaczcie, bo jestem świeżo po chorobie. I jeszcze nie jestem do końca doleczony. Znaczy, czuję się dobrze, bo inaczej bym nie nagrywał, ale... Ale jeszcze od czasu do czasu choroba się przypomni. Pyk. Idealna kamera do skoków, prawda? Kamera skierowana tak, że nie widać kolejnego podestu. Oczywiście znowu troszeczkę obrażeń dostałem. Tam nie doskoczę. Za to doskoczę tutaj. Prawie, ledwo, w sensie. Po krawędzi. I nasze ulubione odbijanie się od ścian.
Sundrom przydawi się jakaś muzyka przy tej wspinaczce, prawda? Wiecie, jakieś, nie wiem, cokolwiek. Jakieś, nie wiem, przyjemne, nie wiem, brzdęgolenie na gitarze chociażby. Bo jednak jakieś spinanie się i patrzenie, jak o tutaj fajnie książę sobie bardzo powoli idzie, no to najciekawszym zajęciem nie jest. Dobra. Obym się złapał. Złapałem się. Tutaj nic, a tutaj... Z tej strony coś jest może? Nie, nic tam nie ma. Odbijamy. Wszystko idealnie wymierzone oczywiście, co do centymetra. Tak, żeby gracz cały czas miał niewielkie wrażenie, że o, chyba nie doskoczę, a jednak doskoczę. Bo wszystko jest tak idealnie obliczone. Witaj, Fara. Co tam u ciebie? Słyszę skarabeusze. Tak, ten irytujący dźwięk to skarabeusze. No właśnie. No dobra, teraz chyba ta szabelka zabija skarabeusze na dwa uderzenia, a wcześniejsza chyba na trzy, tak więc no jest poprawa faktycznie, czuć różnicę. Tam mamy oczywiście dziurkę dla Fary. No dobra, tylko jak ja mam przejść do cholery? Faro? Szybko przeszłaś. Here I am. Super. Can you make it? Don't step off that switch. Yes, I can. Sorry, you can. Okej. Okay. Dziękuję you bardzo. Panie przodem. Szybko, książę, na drabinę! O tak. Dad widoki. Jeszcze odejdź, jeśli byś mogła. Dziękuję. Okej, dobra. Mamy naszych przystojniaków kolejnych. O, to ci podstawowi. Czas wypróbować nową szabelkę na bardziej odpowiednim wrogu. O Jezu się biją. Biją księcia. Help me. Nie pomogę ci, sorry. Może jako łucznik na przykład oddal się od twoich przeciwników na odległość, nie wiem, no kurwa, strzelania czy coś takiego, nie? A nie, będziesz stała przy nich. Przy nich mogę stać ja, bo walczę w zwarciu. Ty strzelasz z łuku, kobieto. Wiesz, jak działa łuk w ogóle? To broń dystansowa, wiesz, czemu ją tak nazywają? Bo walczcie mi na dystans, do cholery. A, nie to! Dobra. Cholera jasna mać. Kurde, no serio? To jest... No! Nie o to chodziło, mieć go dobić do cholery. No, nareszcie. Dobra, okej. Nie! Zapomniałem, że tych się nie przeskakuje. Okej, dobra. Jeśli pojawią się kolejni, to odpalam Mega Freeza. I nie ma, że było, no i są kolejni. Mega Freeze! Książę, teleportuj się, dziękuję. To wszyscy? Nie, to nie wszyscy! Tam jeszcze jeden wstaje, do cholery. Gnojek. Bum, leżysz. Dobra, ostatni. O, byliśmy na krawędzi. Byliśmy na krawędzi, naprawdę. Nie ma się co śmiać. Okej, dobra, mamy kolejny oczywiście save, kolejna wizja. Przydałoby się zdrowie. Nie narzekałbym naprawdę, jakaś, nie wiem, może beczka z wodą czy coś takiego. Sądzę, że zauważyliście, że gra momentami łapie takie minimalne frizy? To jest dziwne. Odświeżają, kurwa, tytuł sprzed ponad 10 lat.
i odświeżałem go w taki sposób, że jeszcze się frizuje, no to jest po prostu... A oczywiście całe odświeżenie polega na tym, że gra jest podciągnięta do rozdzielczości 720, bo nie 1080, nie? Tylko 720, czujecie to? Okej, okay, dobra, mamy save'a. O, coś powiem wam szczerze, że już te procent tak szybko nie lecą, nie? Już się troszeczkę to spowolniło. Dobra. Teraz potrzebuję zdrowia. O, patrzcie. Ściana! Nie wybaczę żadnej ścianie. Okej, nic tutaj więcej nie ma. O, dobra, jest woda. Taka dobra. Czuję, że rany się goją, a ją tylko piję. Ta naprawdę taka stara woda, którą nalał ktoś tutaj pewnie z 1000 lat temu, czy coś takiego, jest stękła i niedobra. Ale... No cóż, kogo to płaci? No, proszę. Stołówka żołnierzy. Smell of food still wafted from the kitchen. Scant hours ago, these tables had been filled with men, joking and camaraderie over their evening meal. Just as my father's men do back home in Siraf, at ease because they think themselves safe within the castle walls, with no enemy to fight. How could they know that? Okej, tak, jesteśmy na stołówce wojskowej. Tutaj właśnie, jak to książę mówił, żołnierze czuli się bezpiecznie, spożywając i narzekając na posiłki i żartując na ich temat, chwaląc się swoimi osiągnięciami. Czuli się tutaj bezpiecznie, bo byli właśnie w murach zamkowych i liczyli, że są tutaj bezpieczni, a jednak przeciwnik nadszedł tym razem z innego kierunku. Hera, ty naprawdę chyba nie rozumiesz swojej funkcji w tej grze. Syndrome, jaka jest twoja funkcja w tej grze? Widzę! To może strzel mu w plecy teraz, co? To jest twoja funkcja w tej grze właśnie. Gin! Cały twój piasek jest mój. Swoją drogą to jest ciekawa sprawa, że oni niezależnie od swojej wielkości mają zawsze w sobie tyle samo piasku, prawda? Ała, 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 ała. Tak, to jest pierwszy typ przeciwnika, który potrafi się przełamać przez nasz blok. Jeśli robi to takie jakby podcięcie mieczem, to jest w stanie się przebić przez nasz blok, po prostu się tnie pod nami i tak jakby podcina nas. Czy to wszyscy? Tak, nie, jeden nie. Proszę bardzo. Au. Leżeć, kurde. Widzę para, widzę, znaczy już nie widzę, bo kamera mi zasłania. Ty, kolego. Kurde, ile ich tutaj jest do stro... Serio? Teraz muszę dźgnąć tego, co nie trzeba. Właśnie miałem odpalić mega freeza i zajebać wszystkich, nie? Żeby nie było. Co ty, kurwa, nie powiesz? Jezu Chryste, ta kobieta. Pierdolę. No już, wstawaj, jak cię pierdolone, kurde, och. Dobra, wszystko. Tak, użyłem to na trzech przeciwników, ale czuję, że bez tego mógł nie przetrwać. Jezu Chryste, ta kobieta. Zabierzcie po prostu ją stąd. Zabierzcie ją sprzed moich oczu, sprzed mojego oblicza. Dajcie mi wody. Uff. O, po prostu. Potworność. Dobra, mam kolejnego save'a. Idziemy go sobie obadać oczywiście. Zobaczyć, co przeznaczenie ma dla nas przygotowane. A ja się cieszę, że w kolejnych częściach Prince of Persia ten patent z save'ami znika. I to jest fajne. Myślę, że tylko w tej części będę się z tym pieprzył. Dużo skakania przed nami. Dużo skakania.
O, już prawie połowa gry, proszę bardzo. A mówiłem ostatnio, że procenty wolniej lecą, prawda? Pomyliłem się, już prawie połowa Done. gry, a jesteśmy przy I'll 2 godzinach. start the story from here next Wszystko time. nagrane jednym rzutem. Okidoki, i teraz dokąd, droga gro? Czyżby po tym zacnym kamieniu? O, oczywiście, że tak, bo jakby You inaczej. know I can't climb like you can. Nie denerwuj się i nie denerwuj mnie przede wszystkim. Się możesz denerwować. Tam kolejną dziurę do zamknięcia. Generalnie nie wiem, czy to ma jakiekolwiek uzasadnienie fabularne, czy po prostu są sobie dziury z piachem i tyle. I sztylet je zamyka. Czy może one mają robić za spawnery wrogów, czy mu kiwie co? Nie wiem. Nie, doesn't matter. Co za dźwięk. O, jesteśmy na zewnątrz. Znowu. Co my tu mamy? Przejście. Ale tutaj mamy zamknięty most, znaczy podniesiony most, przepraszam. Tak więc nie przejdziemy. Tutaj mogę wejść wyżej, ale co mi to da? Tutaj nic. Tylko stracę troszeczkę zdrowia. Oczywiście. Norma. Nawet mi się nie chce iść do fontanny tego zdrowia uzupełnić. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. To oczywiście byłoby karma. Bo jakby inaczej. Naprawdę mam problem z wybijaniem się z krawędzi w tej grze. Jest w tym coś innego. Dobra, teraz zapewne mam się obrócić. No, to nic nie ma, prawda? Więcej pułapek. Cudownie. Fantastycznie. Dziękuję ci, systemie obronny. Dosłownie ten system obronny nie zabił ani jednego przeciwnika, bo nie może zrobić tego bez sztyletu. Ale wielokrotnie ranił i przeszkadzał już mnie za to, więc no. Naprawdę. Bardzo obronny ten system obronny. Tak będzie szybciej. Ciekawe, czy gdzieś tutaj jest jakieś przejście, tutaj wiecie. A to jest ta. Te rusztowanie. Cóż to był za dźwięk? I'm down here. Tak, tam gdzie cię zostawiłem, wiem. Dobra, zaraz trzeba cię tu jakoś wpuścić, bo tutaj jest miejsce, gdzie tylko ty się wciśniesz. Fajny jest taki też malutki bajer, że na przykład książę, jak. Bo książę ma taką strasznie fajną motorykę chodzenia, bo jakby czuć wagę tego gościa, on się tak jakby troszeczkę rozpędza. Tak samo biegnie wolniej po schodach i szybciej ze schodów. To w tamtych czasach to jeszcze nie była norma i to powiedzmy robiło bardzo fajne wrażenie w tej grze. Tak wiecie, coś od czasu do czasu na plus muszę powiedzieć. Nie, generalnie wiecie, oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj narzekam, że ta gra mi się nie podoba czy coś takiego i gram ją, bo nie wiem, bo muszę czy coś takiego. Nie, gram ją, bo oczywiście sprawia mi to przyjemność. Jednocześnie fajnie się ponaśmiewać z dziwnych rozwiązań, nie do końca przemyślanych jakby nie wiem, We're above the zoo. fragmentów rozgrywki We'll w need tak to starej cross that grze. bridge. Dobra, przełaź tutaj. Now what? Otworzysz Yes, I mi? was just going to suggest that. Ha. Tak, właśnie miałeś to zasugerować, prawda, książę? Oczywiście. Nasz ty geniusz zbrodni doskonałej, bo jakby inaczej. Opsa. Okej, mam opuszczony most. You did it! Jest, udało mi się. No i zostawiła mnie oczywiście. Okej. Czekajcie. Czy tutaj coś jest? Nie, nic tutaj nie ma, okej. Tak, mamy generalnie dostępne przełączanie się między kamerami. Kamerę właśnie pierwszoosobową i kamerę taką, nie wiem, z odległości.
można tak nazwać. Tak więc jest wybór, że tak jakby gra czegoś nam nie pokazała, to możemy to ujrzeć przez właśnie zmianę perspektywy. Okej, łykniemy sobie tej wody troszeczkę. Spadamy. O nie! It's a trap! No fajnie, fajnie, bijecie się sami. Nie chce mi się z nimi walczyć, sorry. O proszę, save się tworzy. Nie, nie będę na ciebie czekał. Teleportuję się, jestem za szybki, żeby na ciebie czekać. Kurde. Jeszcze ich trochę zostało. Cholera. Tego nie przemyślałem. A raczej znikaj. Teraz ty. Pyk, proszę bardzo. Ajajajajaj. Czy dam radę go? Dat pojedynek. A, i ja wygrałem koniec końców. Uwielbiam to. Generalnie teraz nie chce mi się tego robić, ale powiedzmy, że tak jakby jedną z trudniejszych rzeczy do zrobienia w tej grze jest kontra. Kontratakowanie przeciwnika. I właśnie tak jakby jak jeszcze byłem młodszy i właśnie zagrywałem się w tą grę, powiedzmy, mnóstwo czasu, no to często robiłem tak, że właśnie bawiłem się w takie pojedynki na kontry z przeciwnikami. To jest dosyć zabawna sprawa. Teraz chciałem się tak po prostu pochwalić, że umiem, powiedzmy. Okej, okay, dobra. Kolejna oczywiście wizja, kolejny save. I myślę, że jesteśmy w połowie gry. Okej, okay, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiaj dla mnie nagrywanie. Bo no w sumie mógłbym nagrywać dłużej, ale tak naprawdę może nie chcę przejść tej całej gry na raz, bo to by takie troszeczkę nie fair w stosunku do was. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i usłyszałem w kolejnym odcinku, bo zagrałem z gry Prince of Persia, The Sands of Time. Trzymajcie plutko i see ya.